No i włączam się po krótkiej przerwie, bo w sumie wyszła z tego przerwa. Może nawet nie tygodniowa. Zobaczymy, czy mi się uda ten odcinek sklecić w tym tygodniu. Załóżmy, że nie, no to tygodniowa przerwa, a jeżeli tak, no to no to po prostu witam bez przerwy. Witam bez przerwy. Ale to jak dłuższa tam przerwa, powiedzmy. Dobra, mniejszy, dłuższy odstęp między odcinkami. Dobra, mniejsze z tym. No jak widać w manie. Bo jak już mówiłem wcześniej, niestety stała się poważna awaria w Magnolii. No i jeżdżę teraz manem. Pewne roszady poczyniłem. No tak, też nie chcę, nie powinno się może o wszystkim mówić, bo też tak stwierdziłem, że ja tam nie będę już teraz tak w jakieś meandry prowadzenia działalności wprowadzał, wnikał. Po prostu tym samochodem jeździł kierowca, już nie jeździ. Ja teraz krótko, jakiś czas jeździł, bo wcześniej jeździł tata tym samochodem, potem tata przesiadł się na białą niebieską Magnolię, teraz a tym kierowcę, tym manem jeździł kierowca. Ja tego mana od soboty sprzątam cały czas. Ostro się wziąłem za porządki, bo niestety no zostało to auto zapuszczone totalnie. Teraz już tutaj są te plastiki, te przynajmniej odgruzowane. Wiadomo, to jest staruszek, ja nawet myślę, żeby go nie sprzedać w tym roku, szczerze powiedziawszy. Teraz będziemy robić mu obsługę. Myślę o wymianie pompy oleju, żeby się znowu nie stało to samo, co w tamtym. Czy tam tej chłodnicy oleju, może profilaktycznie, bo tutaj właściwie to i to możemy wymienić w TGA. To potem może przy kolejnej obsłudze, przed kolejną obsługą go sprzedać. Nie wiem, chociaż lubię ten samochód, kurczę, bo jest kochany ten manik, naprawdę. Fajnie się nim jeździ, jest cichutki, jest taki, no gdyby nie to, że trzeba biegi zmieniać, to fajnie się prowadzi, cichutki, taki zwarty, prawie jak w miarę nowoczesna ciężarówka, już nie przesadzając oczywiście. No ale niestety no ostro, tutaj miałem ostre porządki, robiłem, teraz też tutaj no po prostu włożyłem tam jakieś swoje rzeczy. W razie gdyby trzeba było, no na noc raczej, no na pewno nie będę na noc dzisiaj, może jutro tak wyjdzie, bo jutro takim trochę dalsze kółko jadę tym manem. No ale to wiadomo, zawsze sobie coś tam biorę, jakiś tobołek w razie co, tak jak już kiedyś mówiłem. No sprzątania tu było masę i nadal jest, i mimo że już jest mocno posprzątane, to niestety nadal czuć ostry zapach, no może ostry nie, ale już teraz przytłumiony, ale czuć papierosy w środku, to jest strasznie, mnie denerwuje. Przestałem palić w 2018 roku, ale nawet jak paliłem, to w żadnych mojej ciężarówce nigdy tak nie było czuć jak tutaj. Po prostu ten kierowca chyba w ogóle nie otwierał okna. Jest okropnie. Że niestety będę musiał chyba tutaj, znaczy też to już w dalszej części filmu będę o planach mówił, ale będziemy kupować odkurzacz piorący i będę tutaj tapicerkę jechał sam w tym manie, bo podejrzewam, że bez tego się nie obędzie. Bo mimo że wszystkie plastiki są czyściutkie, są zrobione tym płynem APC, żałuję też, że nie nagrywałem, ale nie było za bardzo czasu, ale będzie więcej takich filmów, kupię to GoPro, to mając na głowie kamerę, to wtedy można pracować, gadać i pokazywać, co się robi. No ogromna różnica jest, mocno został ten samochód odgruzowany, byłem w sobotę byłem nim na myjni, tam pokrowce, te dywaniki, wiadomo, drzwi zostały wyczyszczone dokładnie, cała podłoga, wszystko tym płynem APC. Naprawdę duża różnica. Powiem szczerze, że tak samo tutaj drzwi, boczki. Tutaj niestety boczki to ja tutaj doprałem, ale to niestety nie. To trzeba albo to wyprać porządnie, albo okleić tu taką tą całym pluszem, czy tam wiecie, nie pluszem, tylko ala kantarą. No to. Bo tak mam trochę wątpliwości, czy się w to bawić, bo mówię, nie wiem, czy go nie sprzedać, ale no kurde, szkoda mi go, tylko znowu takie auta. Tylko co znowu, no Magnolii swoje nie sprzedam na pewno, tej drugiej też mi szkoda, no to no, nie możemy mieć tyle tych starych samochodów, więc nie wiem. Dobra, się, na razie się nie... dobra, temat pomijam. No dużo tutaj mówię, nasprzątałem się, ale niestety... Aha, to co chciałem powiedzieć, ten samochód po wyciągnięciu z komisu, mówię z rogu komisu, miał mech, kurcz na owiewce, był w fatalnym stanie, on miał bardziej czysto w środku niż po tym, nie wiem, półtora miesiąca, dwóch miesięcy, jak ten kierowca jeździł, naprawdę. No, ale dobra, tak nie wnikam dalej.
Jeśli chodzi o pracę bieżącą, to ja teraz ładuję, jadę na drugą stronę Poznania rozładować, potem jadę jeszcze załadować i na tym będę dzisiaj kończył, już jest jedno dzisiaj zlecenie zrobiłem. Tak, jestem trochę niezadowolony, bo w pośpiechu dzieliłem tą pracę w piątek i znowu wyszło tak, że jeden ma dużo, drugi ma mniej. Oczywiście najwięcej mam ja i tata. I to tak znowu. No ale dobra. Mniejsza z tym. Dobra, słuchajcie. Tu zaraz będą kończyć ten załadunek, to nie będę teraz wchodził w opowieści. Odpalimy, będę jechał, to włączę się i powiem, co się dzieje, jaki plan. No i co się stało z Magnolią Czerwoną. Poznajecie miejsce? Mój YouTube'owy hit. Scania stoi cały czas, nic się z nią nie dzieje, nic się z nie zmienia. Jak stoi, tak stała, jeszcze bardziej wrasta w ziemię, jeszcze bardziej mchem obrasta. Ciekawa sprawa, ciekawa historia tej Scanii. Jak ktoś nowy nie kojarzy, to poszukajcie na kanale, nie wiem, 2 lata temu opublikowałem film o starej Scanii. Chciałbym do takiej tematyki właśnie wrócić, do tego typu filmów, żeby mieć więcej czasu i takie filmy kręcić. No, może się uda, zobaczymy. Naprawdę powiem wam, że chyba w żadnej ciężarówce, jak dotąd jak jeździłem, tak nie przeszkadzał mi zapach papierosów, jak tutaj w tym samochodzie. Kurczę, naprawdę, no, kierowcy palą, wielu pali. Tacie mojemu niestety się zdarza jeszcze też przykopcić. Ja, tak jak mówię, paliłem, ale zawsze szyba otwarta i tak nie czuć, absolutnie. Jedziesz z otwartą szybą, zapalić tego papierosa, jest ok, ale tylko wiadomo, sam sobie szkodzisz, to tam nie trzeba chyba tam mówić, nie? Oczywistości, ale jak się pali przy zamkniętej szybie, albo przy ledwo uchylonej, albo co gorsze, jak widzę takie kurde dziady obrzydliwe, naprawdę już brak słów, nie mam na takich ludzi żadnych słów pozytywnych, czy no, dobra, mnie po polsku powiedziałem, palo przy zamkniętych szybach, siedzą na łóżku czy na środku, jakaś popielnica na desce rozdzielcza na środku i ćmi te papierochy, ćmiki po naszemu obrzydliwe w tej kabinie, to potem, no to już jest kurde samochód, nie wiem, czy to idzie coś jeszcze zrobić z tą tapicerką, wszystko przeżółknięte, wszystko prześmiernięte, kurde, brak słów. Dobrze, że się tego szanownego pana pozbyłem szybciej niż później, bo jeszcze bardziej ten samochód zajechał, a wcześniej jeszcze chwilę jeździł Magnumą biało-niebieską, chwilę jeździł też premiumką, były zmiany, były roszady, jak trosy, trochę takiego było zamieszania i trzy auta zaliczył, ale tego mana na najbardziej, dobra, nieważne, no o to właśnie mi chodzi, wiecie, żeby po prostu takich rzeczy raczej nie gadać, takich jakichś tam takich prywatnych, tylko typowo się skupić na kanale, na ciężarówkach i na mechanice, na transporcie, ale nie tam o kierowcach, czy tam zatrudnianiu, wynagrodzeniach i te sprawy. No, dobra, tak znowu się na chwilę włączyłem, to przejazd kolejowy był zamknięty, myślałem, że będę mógł dłużej pogadać, teraz na razie się wyłączę, jadę na tą zrzutkę, jak się zrzucę, to się włączę i pogadam. Więc kurde, jak u innych oglądam coś takiego, nie, że się włączy, chwilę pogada, przywita się, dwa słowa powie, pożegna się, za chwilę się znowu włącza, znowu witam, witam i w jednym odcinku 16 razy się wita, to by to wkurza, a sam takie coś robię. Dobra, włączę się potem i jak już wyjadę sobie na prostą, spokojnie po robocie, znaczy to nie będzie po robocie, będę jechał na rozładunek, ale na powiedzmy ostatni etap pracy dzisiaj, no to wiecie, to tak to u mnie zwykle bywa. Będę miał większy, lepszy humor, żeby pogadać więcej, więc wtedy pogadam. No i dobra, załadowane, jadę na bazę, jakieś pół godzinki na bazę, godzina 16:30. Tak sobie teraz szybko liczyłem, o której mogę ruszyć, bo no, generalnie myślałem, że mi to wszystko dłużej zajmie i mówię, na pewno będę ruszał po 9:00. Mam zrzutkę na 4 rano niestety, 60 km od bazy. No nie, nieciekawa godzina, nieludzka, ale no, robota jest, trzeba robić, wiadomo. I tak mi się przypomniało teraz, jak sobie liczyłem ten czas, jak dopiero do mnie dotarło, w co się wpakowałem, jak zacząłem jeździć i to właśnie tu, w tych okolicach, nie, to nie to, co ja gadam, w tych okolicach, to nie było w tych okolicach, bo tu było kiedyś DPD. Tu ci teraz pokazuję palce, teraz jest obok w komornikach. Ja tak jak mówiłem, zaczynałem DPD. Może nie mówiłem, to
tylko że mówiłem, że w firmie kurierskiej, ale w DPD, a potem w innej spedycji zaczynałem i trochę mi się popieprzyło, że to tutaj, ale to nie, to właśnie tam, tamtej spedycji, w sensie ciężarówkę, o, transport ciężarowy zaczynałem tutaj, w tamtej spedycji i to jakieś tam, kurde, nie wiem, pierwszy, drugi, trzeci dzień może, jak zaczynałem jeździć tą solówką i to było jakoś właśnie, skończyłem koło 16, pojechałem do domu zadowolony, mówię, kurczę, ale robota, super tego. Jestem w domu, telefon dzwoni, tam dyspozytor, bo to wiadomo, w takiej spedycji to się ma dyspozytora i kit, tam nieważne czy się jest, tak jakby się było kierowcą, tylko po prostu ma się swoją ciężarówkę, czyli jest jeszcze gorzej, bo teoretycznie możesz odmówić, praktycznie średnio najeżdża, a do tego jeszcze wszystkie, wiadomo, koszty, problemy na twoją głowę spadają. No i zadzwonił wtedy dyspozytor i mówi, teraz to jedziesz na Gdańsk. Nie, czy jak on to, kurczę... Coś właśnie mi zaproponowali, jakieś, to było takie propozycje nie do odrzucenia, że mam jechać z wahadłem w nocy. A ja tego bardzo nie lubiłem, bo ja się przyjąłem na... No w ogóle nie lubiłem, nawet nie wiedziałem za bardzo, co jest 5. Dopiero potem się okazało, że czegoś w tym stylu nie lubię, bo nie sądziłem, myślałem, że to była pojedynczy taki, wiecie, taki taka sytuacja, że potrzeba było jakieś tam, bo ta solówka moja miała 22 palety, nie? To taki mały tirek był, a solówka, więc chętnie mnie wysyłali, jak brakowało miejsca na wahadle, to mnie tam rzucali i potem były właśnie takie telefony z propozycjami do rzucenia popołudniami, ale wtedy to był pierwszy taki telefon. A dlaczego mówię, że się zorientowałem, w co się wpakowałem, że dopiero do mnie dotarło, bo on mi mówi, że z tym wahadłem na Gdańsk i tak dalej, ja mówię, no ale ja przecież skończyłem robotę, no gdzie ja nie pojadę przecież teraz w nocy, no jak, no przecież o 16 skończyłeś, no to o pierwszej możesz ruszać, to i wtedy mówię, ja pierniczek, jak ja się robotę wpakowałem, to jest szok, no i tak, no. I tak to już jest lat w tym kieracie. No ale dzisiaj w każdym razie troszeczkę później ruszę. Dobra, zaraz się... kurde. No. Miałem... Ale dobra, zaraz wyjadę na prostą i powiem, co się dzieje z tą Magnolią. No bo dobra, właściwie po prostu momencik. Dobra, i tak pewnie nie zdążę wszystkiego opowiedzieć teraz z ciężarówki, tylko jeszcze w osobówce dokończę, no już trudno. Dobra, nie ma co przedłużać. Magnoli pojawił się, po prostu było pełno oleju w zbiorniczku wyrównawczym. Oczywiście padło pierwsze podejrzenie się myśli tak, najgorsze, nie? Uszelka pod głowicą, tuleja, no ale też potem bardziej logicznie do tego chłodnica oleju, sprężarka czy aż tak, nie wiem, no ale suma summarum nie będę trzymał w napięciu i nie będę dłużej wszystkim hejterom się pozwalał cieszyć. Poszła chłodnica oleju dosyć poważnie, olej poszedł do wody i oczywiście znowu opatrzność boska, Pan Bóg czuwa, stało się to na bazie, w sensie wcześniej nie było w sumie żadnych objawów, dzień, to był, nie wiem, piątek było wolne i to w piątek wyszło, bo to był ten Trzech Króli, w czwartek nim jeździłem i tak, kurczę, coś mało oleju na komputerze jest, dlaczego tak mało oleju, coś mówię, dziwne. Potem w piątek właśnie czego przestawiałem na placu, przepinałem naczepy i już się pojawił komunikat, że niski stan, jak przykręciłem kluczyk, chwilę po odpaleniu, bo na zimnym jeszcze nie, normalnie to nie było komunikatu. Mówię, kurde, co jest nie tak? Jeszcze zamiast najpierw spojrzeć w wodę, to po prostu dorałem troszkę oleju, w sumie się niedługo zbliżał termin obsługi, więc mówię, dobra, no tak czy siak, wiecie, no, tak oleju on nie brał normalnie, tego się nie dolewał, do obsługi można powiedzieć, że oleju tam nie trzeba było dolewać. Mnie to trochę zmartwiło, no ale mówię, dobra, już teraz obsługa jest, no to już starszy, no to może trochę tego oleju trzeba dolać. No ale też zobaczyłem, sprawdziłem wodę. No i jak zmieciłem wodę, no to się przeraziłem, bo tam nie było wody, tylko był olej. Nawet jako, że to było wszystko rozgrzane, to chlusnął ten olej. Mam takie zdjęcie, nie wiem, czy je wstawiać, czy nie, bo to te takie kumpel mówi, wstaw mi na miniaturkę, nie, na bank, na miniaturce, to by to pewnie zebrało wyświetlenie, ale ja takie mam, czuję, jakbym po prostu wstawił zdjęcie swojego najlepszego kumpla, który leży zakrwawiony albo w jakiejś takiej nie dla niego nie wiecie, no, sytuacji wstydliwej bardzo, więc chyba tego zdjęcia nie wstawię, to takie bardzo jest dla mnie, kurczę, przykre, że takie coś się w tej mojej ukochanej ciężarówce stało. No ale już jest rozebrana, zdjęty jest ten płaszcz wodny, tak zwany wymiennik ciepła,
sekundka, muszę się rozłączyć. No, także tata wymontował obwodnicę oleju, wcześniej tam pospuszczaliśmy te wszystkie szlamy, bo to ani olejem, ani płynem nie można było nazwać. Zdemontowaliśmy tam turbo, kolektor wydechowy i pod tą kapą, wiadomo, no już tam nie będę mówił, wyciągnęliśmy chłodnicę oleju i potem już tata sam to testował i ja już nie byłem przy tym. Pokazywał mi potem następnego dnia chłodnicę oleju, przercewiała, dziura, taka dosyć duża naprawdę, że jak tata robił to w manie, to w manie, jak wyciągnął tą chłodnicę oleju, to nie było widać żadnej dziurki na zewnątrz. Zalaliśmy tą chłodnicę ropą, żeby sprawdzić, z jakiego tytułu olej się pojawił w wodzie i ta chłodnica nie ciekła. Iśmy się zmartwili bardzo, że właśnie tu leje, ale pod ciśnieniem, jak daliśmy powietrza do tej chłodnicy, no to się pojawił się, ropa zaczęła wyciekać z tych żeberek, czyli była uszkodzona, no i man zrobiony, jeździ, wszystko w porządku, tylko wiadomo, płukanie, czyszczenie i tak dalej. Ale w manie o tyle było gorzej, że to się stało na drodze, co prawda oczywiście też dzięki opatrzności blisko bazy, ale mimo wszystko na drodze przez to cała naczepa była zażegana. Sorry, jeszcze na moment muszę się znowu rozłączyć. Także naczepa była cała zażegana, silnik, wszystko w oleju, na bazie wielkie plamy, zakapane. Ale się nie zatarł, jeszcze z resztkami oleju dojechał. Tutaj na szczęście tego w ogóle nie było, powiedzmy w ostatniej chwili. Przecież jakbym pojechał chociaż najkrótszą trasę, to już by wyrżnęło, ten olej już by wyrżnął i byłby problem. A tak to wszystko ok. Co prawda, no, zastanawialiśmy się, czy go targać do warsztatu, czy go tutaj rozebrać na placu, tam do baniek pospuszczać te syfy. Na folii oczywiście, żeby to się nie narozlewało. No i stwierdziliśmy, że tak zrobimy. Także on już w tej chwili ma to wszystko pospuszczane, rozmontowane. Części są zamówione w tym tygodniu. Pewnie tata sam, bo ja będę musiał jeździć. Będzie to wszystko tam składał. Chyba, że poczekamy do weekendu, no bo nie ma takiego ciśnienia, mamy ten jeden samochód więcej. Może do weekendu to poskładamy. No i będzie wielkie płukanie, będzie dwie obsługi początku, będzie trzeba zrobić, żeby wypłukać te kanały olejowe, będzie trzeba zrobić, wiadomo, wypłukać układ chłodzenia, żeby wszystko było czyste. No, roboty będzie i trzeba tak najszybciej zrobić, żeby tych przewodów nie żeby, no, chociaż no też się może to zdarzyć, że potem będzie trzeba ci przewody wymieniać albo co, bo wiadomo. Ale zresztą było bardzo krótko, nie. Ten syf nie krążył za długo w układzie, więc może zobaczymy. W każdym razie taka niestety przykra sytuacja się zdarzyła. Dobra, już na placu. Szykuję się do odlotu. Wiadomo, śmieci tu wyrzucam. Na placu gumiarze zmienić u nas drugą bazę. Co chwilę są. Tym razem są do wymiany przody. O, widać mnie. Widać mnie już niedługo, prawdopodobnie będzie mnie widać więcej, więc takie pomału szpiegowskie ujęcia trzeba ćwiczyć. O, nawet chciałem podejść do Magnolii, ale jest ciemno, nic nie widać. Ona tutaj stoi z boku, z kabiną podniesioną. A tu obok naczepa też nic nie widać. Sorry, no ale widzicie, czekajcie, zapalę światło od fokusa, to coś będzie widać. Naczepa srebrna dzisiaj. Wiadomo, mamy poniedziałek, no to muszą się dziać różne rzeczy. O, widać, naczepa srebrna przyjechała. Jest pusta, no i jutro jedzie na serwis. Czekamy tylko na informacje od sprawcy, załadowcy, czy robimy z OC, czy płacą po prostu za naprawę, ponieważ tu może wstawię zdjęcie, jak nie zapomnę i nie będzie mi się chciało bawić w jakieś montaże. Wstawię zdjęcie uszkodzonej konnicy. Normalnie została wepchnięta cała konnica po prostu wózkowy, mimo że kierowca krzyczał stop, stop, bo jeszcze przeciągał plandekę. Wózkowy się śpieszył, wiecie, załadunek boczny, te sprawy. I no i wjechał po prostu paletą z towarem w konnicę całą, ją wyginając. O, teraz tu widzicie, jest nasza bidula, stoi podniesione, pozakrywane foliami wszystkie newralgiczne miejsca. No prawdopodobnie jutro jedziemy po części, może jutro wieczorem będzie składana, czy wieczorem to nie, pewnie po południu. No, no dobra, ujęcie nie będzie powalające, ale no, w końcu muszę ten temat zamknąć, powiedzieć co się działo, co się dzieje, bo
No i zacząć nagrywać po prostu więcej i tyle. Jutro będzie kolejny odcinek. Takie krótsze te odcinki, tak jak już wcześniej wspominałem, krócej, ale może jak się uda częściej i może się też uda, żeby w końcu przeskoczyć na jakiś lepszy sprzęt. Także tak, no Magnolia, kiepsko z nią, ale będzie żyć, miejmy nadzieję, i będzie dalej pracować, i będzie miała czysty, ładny płyn, będzie miała nowy olej, świeże filtry i wszystko będzie git. Chcę też zrobić sprężarkę profilaktycznie, bo nie była ta sprężarka robiona. Cały czas jest wszystko w porządku, nic się nie dzieje, bije powietrze normalnie. Nie wiem, kiedy to było, kurde, z 4 lata temu zaczął świrować, zaświrowała podstawa osuszacza i przestała, sama się z siebie naprawiła, wszystko git. Nie wiem. No ale to takie rzeczy właśnie profilaktycznie by trzeba było porobić, też tak się zastanawiałem. Znaczy wiecie, ja już miałem w głowie, że będziemy robić jakiś poważny remont, w sensie będzie długo stała, że będziemy rozbierać górę, będziemy zbierać, ściągać dół, że no nie wiem, bo sobie nie wyobrażam, chociaż też mi to, nie ukrywam, przeszło mi przez myśl, żeby ją sprzedać. No, albo po prostu zostawić tak jak jest, nie wiem, na części, chociaż aż mi to ciężko przez gardło takie słowa przychodzą. No naprawdę, do tego samochodu mam wyjątkowy sentyment, wyjątkowy. No nie mam do żadnego innego samochodu, no to jest chyba zrozumiałe, takiego sentymentu jak do niej. Więc, a jeszcze naprawdę to teraz, ostatni dzień przed tą awarią jakieś przeżywałem po prostu znowu niesamowitą miłość do niej, jakiś nawrót, zakochany totalnie, taki, że mi się dobrze nią jeździło, wysprzątałem tam sobie i mówię, aż sobie pojął jakąś dalszą trasę z noclegiem, jakoś tak zacząłem tęsknić za tym jeżdżeniem i w Szczecinie byłem kilka razy i ten, i takie coś się wydarzyło, ale mówię, dziękować Panu Bogu tylko i wyłącznie, że to się stało na bazie i żadnych większych szkód się nie narobiły, także no ciężko mi na... nie narobiło się więcej szkód, naprawdę no może to ekonomicznie nieuzasadnione, ale no, nie wyobrażam sobie, żeby się jej pozbywać, raczej chciałbym, żeby, nie wiem, też nie wiadomo jak to wiadomo się, co się będzie dalej z firmą działo, jak to będzie wszystko się układało, ale no chciałbym, żeby ona została, tak wiecie, kiedyś sobie wyobrażałem, że będzie firma prężna, będzie rosła w siłę, że będą nowe samochody, w sensie nowsze, a cały czas taki jeden staruszek będzie jeździł, pracował i to takie właśnie wizytówka tej firmy, że tutaj są nowsze samochody, ale staruszki też jeżdżą, pracują, bo mi się to, jak obserwuję w jakichś innych firmach, to mi się to zawsze super bardzo podoba. Tak jak jakaś nowa firma powstaje i nagle ma 15 nowych samochodów, to jakoś tak na to patrzę z dużym dystansem, czy... z rezerwą podchodzę do tematu, ale jak widzę, że jest firma jakaś z tradycjami, mają kurczę stare Euro 4, Euro 5 i dopiero i teraz nowe jakieś auto odbierają z salonu, to mi się marzy, że kiedyś chciałbym ja też taką firmę prowadzić, ale szczerze powiem, że chociaż już mówiłem, miałem takich tematów nie poruszać, ale szczerze powiem, że wydaje mi się, że to jest raczej nierealne, żeby w tym biznesie się obecną chwilę jakkolwiek rozwijać, bo widzicie, to też znowu do tego samego tematu wracam, to jest pojęcie względne rozwijanie, bo dla mnie poszerzanie floty to nie jest rozwój, to jest konieczność, żeby się utrzymać, a dla drugiego to będzie rozwój wielki, nie, więc no, dla jednego czytanie książki to jest dzień powszedni, a dla drugiego to będzie element rozwoju czytanie książki, więc to jest pojęcie względne w tym przypadku. Ale po prostu robienie z transportu takiego biznesu, nie wiem, struktury, na którym się można dorobić, taki wiecie, to jest cel teraz, na transporcie się dorobić, to nie, to już tam, dobra, nie będę znowu w te same tematy wchodził, bardzo ładny Mondeo, tego samego wałkował, także temat Magnolii mamy na tą chwilę zamknięty, wiecie co się stało. No korci mnie, żeby to zdjęcie wstawić, bo to na pewno by zebrało żniwo. Ale tak jak się już powtórzę, dla mnie to wstawienie tego zdjęcia to będzie po prostu jakbym wstawił... jakbym to tak trochę, wiecie, jakbym wstawił na Instagrama albo na relację na Instagrama zdjęcie najlepszego kumpla, który się pozwracał na imprezie, nie? Tak to czuję właśnie. Więc raczej nie będę tego zdjęcia wstawiał. No możecie sobie wyobrazić. Moja piękna, ukochana Magnolia z otwartym wlewem płynu chłodniczego i wielką plamą oleju i brudnym błotnikiem. No naprawdę przykre ujęcie, przykra chwila bardzo,
naprawdę tak, no jakbym w twarz dostał, znaczy nawet no, prawie już można powiedzieć, że dostałem tym olejem w twarz, ale ogólnie no kiepsko to przeżyłem, cieszę się, miejmy nadzieję, że będzie wszystko dobrze, że się nie daj Boże nie okaże tak, że wszystko poskładamy, wypłuczemy, a za jakiś czas znowu się płyn zrobi brudny, bo wtedy będzie to znaczyło, że kurde, może jednak te tuleje, a wiecie, wolałbym jednak mimo wszystko nie rozbierać, tylko po to, żeby zobaczyć, bo wiadomo, że przy takim przebiegu i przy takim wieku auta na rozebraniu tylko, żeby spojrzeć się nie skończy, więc miejmy nadzieję, że to trochę, no ewentualnie jeszcze bym sprężarkę zrobił, bo to mówiłem o tym, nie, że sprężarkę, tak, sprężarkę zrobię, żeby to wyeliminować w razie co, że sprężarka pluje olejem, to sprężarkę zrobimy, no bo już na pewno przy tym przebiegu po prostu profilaktycznie się sprężarkę należy zrobić, także to tak. Nie wiem, czy teraz od razu, czy jakoś może w przyszłym tygodniu, a może na naszym warsztacie, bo teraz może właśnie płynnie przejdę do tego, co miałem mówić. No, nie wiem, jak to się w sumie stało. Dosyć grubo nowe rzeczy będą się działy w tej naszej małej firmie. Na YouTubie też przez to, bo to będzie ściśle powiązane. Wynajęliśmy. No już praktycznie można powiedzieć, jest wszystko sfinalizowane. Od lutego zacznie się to wszystko kręcić. Wynajęliśmy halę. Właściwie czy już o tym. Nie, mówię, bo jak powiem, to jeszcze to dopnę, bo tak się wiecie, cały czas się bije z myślami, tak mam wątpliwości, czy damy radę, czy to dobry pomysł, ale skoro na. No dobra, mniejsza z tym. Trzeba w to iść, po prostu trzeba w to iść. Mamy korek, bo jakaś stłuczka. Teraz będzie, że filmuję jak idiota stłuczki, więc nie wiem, czy trochę opuszczę. A tu już nawet chyba policja. No, to tym bardziej. Dobra, sekundę. Dobra, jestem z powrotem. Nie wiem, co się tam działo, ale policja była. Jakaś stłuczka musiała być. No, także wynajęliśmy halę. No, taką dosyć dużą. Wydaje się w dobrej cenie. Z ochroną już, bo to taki część firmy, firma po prostu, większa firma wynajmuje sobie część swojej hali obcym firmom, z placem utwardzonym, z dobrym dojazdem, no i będziemy rozpoczynać drugą działalność, czy trzecią już sobie można, nie no, drugą powiedzmy. To będzie warsztat dla samochodów ciężarowych, dostawczych, dla naszych. Inaczej, bo tam też naczepy się zmieszczą, tam mniej więcej 3 stanowiska powinny być, może 4, wciśniemy kanał, jeden będziemy mieli niestety, no ale wiadomo, czegoś trzeba zacząć, no podnosików raczej nie wchodzą w grę, bo podnosiki, jak sprawdzałem z ciekawości, są tak drogie do samochodów ciężarowych, że ja nie wiem, naprawdę, to tam nie dziwię się, że rzadko kiedy są gdzieś te podnosiki, tylko wszyscy kanały robią. Na ciągniki mówię 3-4 stanowiska, może jak dobrze upchniemy i na naczepę. Myślę, żeby też może jakiś sklep z częściami dla ciężarówek tam zrobić, w sensie, żebyśmy my mieli większe zapasy lub też w tym samym można było te zapasy komuś odsprzedać w razie potrzeby. To tak jeszcze właśnie jedna działalność w ramach tej hali. Oprócz mechaniki będziemy robić, chciałbym przynajmniej wejść w jakieś tam detalingi, polerowanie, malowanie, odświeżanie, może jakieś tuningi spróbujemy w ciężarówkach. Pranie wnętrza, takie dokładne sprzątanie. Trochę się ostatnio tym tematem interesowałem, z kilkoma osobami rozmawiałem, trochę tam sobie sam dłubię i jakoś to wychodzi, więc myślę, że no tam też jeszcze kilka pomysłów mam, ale to wszystko pomału będę przedstawiał. Jak się urządzimy, to normalnie podam adres i zapraszał będę no każdego, kto będzie chciał coś tam przy swojej ciężarówce podłubać, jakiś ownerów czy kierowców, jakieś tam mniejsze, większe tuningi, naprawy. Teraz na razie też można powiedzieć górnolotnie tworzymy jakiś tam zespół, szykujemy się z wszystkim. Co ja powiedziałem? Szykujemy się z wszystkim? Matko Boska. Szykujemy się, ogarniamy tematy, no ale jeszcze też w sumie jak na to, że już mamy za połową stycznia, a od lutego chciałem zacząć, to w sumie jeszcze tak czy siak mamy to wszystko za mało rzeczy. Także myślę, że no, myślę, że w tym lutym tak naprawdę nie wystartujemy na full, ale już tam zaczniemy się troszeczkę, chociaż częściowo przeprowadzać, ale tu na placu zostajemy, naczepy zostają na placu,
Ciągniki też właściwie wszystkie zestawy po prostu, tylko tam będziemy robić mechanikę, nie? Naprawy, jakieś malowania właśnie, nawet jak tam będziemy mieć miejsce, to sobie ze spokojem właśnie zrobimy taką coś a la kabinę lakierniczą, będziemy sobie sami tam malowali te ciągniki, kabiny w sensie, i odświeżali te starsze trubki, te nowsze też, tu trzeba malować koła, ramy, nawet w tych Mercedesach to też nie jest wszystko tak, jak powinno być, więc będziemy mieli miejsce, no i za to, że jak mamy miejsce, mamy możliwości i mam nadzieję, będziemy mieć też taki zespół, no to to też usługowo mamy, wiadomo, że w sumie tak, no ja jeszcze siedzę w biurze, zajmuję się 150 różnymi rzeczami, najwięcej tak naprawdę mimo wszystko nadal się zarabia na tym, jak sam wsiądę za kółko i to jest temat rzeka, ale naprawdę dobra, stwierdziłem nawet, że jak mam mieć, jeździć ma 5 dni kierowca samochodem, który ma, wiecie, ten tu nie zdąży, tu za wcześnie, tu za późno, to za dużo, to nie to, to nie tamto, jest jeszcze awaria w międzyczasie jakąś zrobi, bo nie zauważył, bo nie pomyślał, bo coś tam. To serio wolę ja wsiąść 3 dni, zrobić robotę za dwóch przez te 3 dni, a 2 dni po prostu iść do biura, a samochód niech stoi pod płotem i przynajmniej tak nie generuje kosztów i tak, więc już na tych lokalach to zatrudnianie kierowców to takie też się staje momentami. Ach, ale by było. Zdążyłem wyhamować. Zatrudnianie kierowców na lokalu, no czasami to nie wiem, czy się nie mija z celem. Dobra, w każdym razie, no będzie co. Oczywiście to też ta hala i te nasze prace, no to w oparciu YouTube'a. Będę się starał, żeby to jakoś było wszystko ciekawie, żeby może też jak będzie jakiś klient, no to bez tam pokazywania, nie wiem, numerów rejestracyjnych czy jakkolwiek będziemy, może pokażemy właśnie jakieś tam polerki lakierów, czy jakieś detalingi sprzątanie wnętrza, bo też jeżeli samochód będzie na przykład, nie wiem, do przekazania do nowego kierowcy, to my go wysprzątamy, przygotujemy, jeżeli będzie samochód można sprzedaż przygotowywany, albo zaraz po kupnie do jazdy właśnie dla kierowcy, no to takimi rzeczami się też między innymi będziemy zajmować dla swoich samochodów, no i dla klientów, no i to tego wszystkiego chciałbym robić filmy, no i też to pokazywać, oczywiście nie jakoś tam specjalnie ingerując w czyjąś prywatność. Mam nadzieję, że dobrze robię, już teraz się z tego tematu wysprzęglając, ale nie ukrywam, że jestem bardzo ciekawy, jakie jest wasze zdanie na ten temat. Czy na przykład faktycznie będą jacyś chętni, żeby podjechać. Oczywiście wiem, że to się wiąże też z dużym ryzykiem, podawanie takiego adresu, robienie po prostu, wiecie, takiej otwartej działalności i używanie YouTube'a jako drogi marketingowej, powiedzmy. W takim przypadku, jeżeli to nie jest handel jakimiś tam rzeczami, a takie fizyczne spotkanie czy wykonanie jakiejś usługi w stylu sprzątanie, polerowanie, naprawa ciężarówki, to się wiąże z ogromnym ryzykiem, bo wiadomo, są tacy, którzy cię lubią, a są też tacy, którzy ci nienawidzą, źle życzą, nie wiadomo jakiego powodu i najchętniej by wszystko zniszczyli. Ale też no tutaj mnie to pociesza, że to jest część takiego większego kompleksu, jest wspólna ochrona, jest wszystko pozamykane, więc no. Biznes jest biznes, właśnie się władowałem w korek, ja pierniczę. Przejazd kolejowy na Kopaninie zamknięty i się uwaliłem. I to srogo. Nie wiem, czy tu zawrócić. Dobra, to ja sobie pomyślę, czy zawrócić. Wy pomyślcie, czy to dobry pomysł. Chociaż może nie, bo się jeszcze zmartwię i od tego pomysłu odejdę. W każdym razie ten Patronite, o którym mówiłem, nie jest do końca, znaczy jest z tym związany, ale to nie o to chodzi, żeby, nie wiem, Patronite na halę. A dobra, pal licho powiem, bo jeszcze mi ktoś znaczy z pomysłu uprzedzi. No, co by nie było, to jakby się takie coś, ktoś inny coś takiego robił, no to bym się cieszył, że ma to ten, ma to, że tym, że fakt tego następuje, a znowu z drugiej strony by mi było przykro, że to nie ja robię, no ale pomyślałem, że warto by było podjąć próbę ratowania starych, klasycznych ciężarówek, ciężarowych youngtimerów,
bo już ten pomysł, co się zrodził w nasz, nawet nie powiedziałbym, że tylko w mojej, bo w naszej głowie z kolegą rozmawialiśmy już rok temu, kolega. Myślę, że będzie odcinek o jego ciężarówce, o nim. Chciałbym też zrobić też takie. Chciałbym też zrobić na tym kanale i w tym ten warsztat do tego, wykorzystując takie właśnie ciekawe rozmowy z ludźmi, których ja znam, jakimiś tam kolegami. Bo znam kilku, którzy są naprawdę fajnymi, ciekawymi ludźmi, mają coś ciekawego do powiedzenia na temat ciężarówek, prawdziwych pasjonatów. Jedni są z bliska, są z Poznania, inni znowu z daleka, no ale może się uda. W każdym razie ten kolega szukał dla siebie, wielki pasjonat marki Renault Magnum, że o nim nieraz mówiłem, no to powtórzę jeszcze raz, ale tak jak mówię, będzie na kanale na pewno z nim rozmowa i pokażemy jego wóz. Jego wóz notabene już jest znany w internecie, to już taka też taka zajawka, taka ciekawostka dla widza, ale to wszystko w swoim czasie. On przez dłuższy czas szukał właśnie ciężarowego youngtimera, konkretnie Renault Magnum AE, bardzo mu chodziło o Renault Magnum AE. Ciekawostka też, to białe AE, które ja kręciłem, też było w grze. On jeździł oglądać je, żeby kupić. W końcu jednak go nie kupił. Ma całą masę ciekawych historii z tego czasu, jak szukał tego ciężarowego youngtimera. Też z jego opowieści wyszło, jak trudny to jest temat tak naprawdę, jak dużo tych ciężarówek zostało z Polski wywiezionych, w ogóle z Polski, z Europy wywiezionych, są gdzieś w Afryce, niszczą, umierają, dogorywają i nas autentycznie serce boli, bo ja już to mówiłem nie raz, powtórzę, wy też mnie znacie, moje serce bije 16 razy szybciej, jak widzę starą Magnumę, starą Scanię, stare Volvo, stare Iveco, ociekające smarem, olejem, pachnące dieslem, rozgrzane, klekoczące, przeciwko środowisku, wiecie, o co chodzi. To jest, a nie na przykład najnowsze tam pachnące, bez lusterek, coś, co nie ma dźwięku silnika, tylko brzęczy, nie wiadomo, czy to przetwornica włączona, czy lodówka brzęczy, czy silnik chodzi, wiecie, no. Wiadomo, piękne są te nowe wozy, ale to nie ma tego trackerskiego ducha, nie mają te nowe wozy za grosz niestety. To są po prostu tylko i wyłącznie narzędzia do pracy. To są narzędzia, które mają faktycznie, wygoda kierowcy wzrasta i chwała im za to, zużycie paliwa spada, środowisko jest zadbane, super, chwała, ale to nie jest już ta magia, nie jest ta pasja. I też po raz kolejny powtórzę, gdybym teraz był dzieciakiem, chociaż teraz to jeszcze może bym pewnie tęsknił i wzdychał do starych wozów, ale za parę lat jako dzieciak na bank bym się tak nie zakochał w ciężarówkach. No i co, do czego zmierzam? Jakbyśmy, jeżeli będzie, no i na to wychodzi, że będzie ten warsztat, jeżeli się ogarniemy, jeżeli będą środki na tyle, żeby można było się czymś innym zająć niż tylko łataniem dziur w budżecie, czym zajmuję się obecnie, mielibyśmy zespół, może jakiś chętnik do pomocy, może by się zdarzyło właśnie, że dzięki temu Patronite'owi można by stworzyć projekt, który by polegał na tym, że gdzieś poszukamy i kupimy youngtimera do remontu w gorszym, lepszym stanie, prawdopodobnie w gorszym, ciężarowego oczywiście youngtimera, jakiegoś starego traka, przywieziemy go do naszego warsztatu, ustawimy na jednym stanowisku i w miarę możliwości będziemy przy nim dłubać i będziemy go remontować. No i tu do tego właśnie byłaby potrzebna kasa z Patronite'a, no bo niestety wiadomo, że taki remont to będzie trwał bardzo długo, będzie bardzo kosztowny, to może okazać się dziura bez dna, no na to nas nie stać, na to mnie nie stać, ale za to jakim super by było, nie wiem jak to powiedzieć, trofeum? Jakby się udało, no trofeum nie, no jakby to by było piękne, jakby można było takiego ciężarowego klasyka stworzyć i potem, powiedzmy, już bardzo wybiegam w przód, bo to jest tylko tak na zasadzie, no, przez wszystkie lata prowadzenia tego kanału starałem się unikać takiego aż bardzo planowania, bo to często jest tak, że coś się mówi, o czymś się mówi, coś się planuje, to potem wychodzi wręcz odwrotnie i lepiej nic nie mówić, jak to mówi stare przysłowie, pieniądze lubią ciszę. To tutaj niestety, czy stety, może warto właśnie powiedzieć, może ktoś się będzie chciał przyłączyć, może będzie możliwość faktycznie taki projekt zrealizować, no i jakby się udało, takiego starego traka,
wyremontować. A nawet może, wiecie, nie jakiegoś tam super starego, ale może fajnie zrobić czwóreczkę Scania jakąś tam. Nie, nawet nie V-kę, tylko po prostu zwykłą, kurczę, szóstkę, 380 koni, ale tak, żeby była piękna igła. Chociaż V-ka, wiadomo, by było super. Ale no nie wiem, ja zawsze jak ten projekt sobie myślałem, to myślałem o turbostarze, nie wiem dlaczego. Tak bardzo, bo tych turbostarów w ogóle nie ma. A może kurde Jelcza w ciągi siodłowy. No nie wiem, pomysłów, opcji jest 150 tysięcy, może ma nawet 2000, może ma nawet 90 ciągi siodłowych z wysoką kabiną, Commandera byśmy gdzieś znaleźli, wiecie. I potem jakbyśmy taki auto zrobili, może by nie był jakiś super, hiper, idealny cukierek, ale taki, że jest wszystko sprawne, że jest ładny lakier i jeszcze można dalej modyfikować, i wystawili go na sprzedaż. Na przykład wystawili go w pierwszej kolejności dla sprzedaż dla widzów, żeby w tak dobrej, korzystnej cenie był dla widza, i pieniądze z tego samochodu, ze sprzedaży tego samochodu przeznaczyli na kolejny projekt. Może wtedy dwa, no wiecie, to już tam, dobra, bez przesady. No wiadomo też, że to będzie kosztowało pracę, kosztowało będzie czas, no to też, no, będziemy musieli jakoś to wszystko sobie policzyć, czy przeanalizować, jakby to wszystko na końcu miało wyglądać, jaki miałby być tego taki finalny kształt, ale na razie rzucam pomysł i na razie mówię o tym, do czego, o czym myślałem pod kątem tego Patronite'a, żeby jakieś tam ewentualnie pomysły, jakieś wątpliwości rozwiać. Także podsumowując na teraz, żeby za dużo nie gadać, kurde, nie wiem, czy, mam nadzieję, że głowa mi pozwoli, w sensie nie problemy mnie nie na tyle dojadą, że nie będę w stanie o jakichś tam wizjach, projektach myśleć, że faktycznie z tym warsztatem ruszymy, że nam się rynek transportowy nie załamie, przez to nie będziemy się jakichś pewnych pomysłów porzucić, bo dzwonił na przykład do mnie mechanik, wiecie, o pracę, i mówił, że właśnie tam szef, firma transportowa z 30 samochodów czy 20 parę samochodów, i na tej samej zasadzie mieli warsztat swój, usługowy, no i niestety sytuacja jest taka, jaka jest, i wręcz robią odwrotny ruch do naszego, w sensie sprzedali samochody, pozwalali kierowców, szef sam wsiada, jedzie, i warsztat też zawieszają usługowo, tylko robią sami dla siebie w wolnym czasie, więc kurde, no może źle robimy, nie wiem, ja to zawsze jakoś pod prąd. Ale wierzę w tą opatrzność, wierzę, że kurde, drugi pociąg, czy wy sobie widzicie, co ja się wpakowałem. Ale dobra, przynajmniej może ze spokojem w końcu się wygadam i nagram to, co chciałem. 15 minut teraz gadam, to jest aż niemożliwe. No, także tak, no, dobra, oglądajcie. Aha, no i teraz poproszę o to, chociaż rzadko to robię, ale no przyda się właśnie dlatego, że teraz będziemy mieli, troszeczkę ten content zmienimy, będzie też YouTube, też będzie bardzo potrzebny tej drugiej firmie, więc dajcie suba, dajcie tego lajka i bądźcie przychylni dla dziadowskiego dziada. No i tyle, no i będziemy gadać o ciężarówkach, będziemy gadać, będziemy myć, będziemy polerować, będziemy naprawiać, będziemy gadać, będziemy pokazywać ciężarówki, samochody, jeszcze raz ciężarówki. No i może trochę nie będzie gadania w stylu załadowałem, rozładowałem, posiedziałem, kawę wypiłem, tylko też będą takie odcinki, bo to siłą rzeczy coś tam będę gadał, takie vlogi też będą, coś tam opowiem o sytuacji bieżącej, ale chciałbym się mocno skupić na tej motoryzacji, chociaż no tak wiadomo, jest duża część widzów jest, która właśnie na takie tam kawę wypiłem, jechałem, załadowałem, lubi właśnie takie filmy. Ja też takie filmy lubię, nawet powiem szczerze, że tak zbyt oglądam czasami jakichś tam youtuberów i tak zazdroszczę, że ma jeden samochód i czy tam dwa, i se właśnie jedzie, kawę se pije i se jedzie, i se kawę pije i se jedzie, nie? No i to zazdroszczę trochę tego właśnie, tej czystej głowy takiej spokojnej. Także lubię na takie rzeczy popatrzeć, tak samo jak lubię oglądać, jak Wiera siedzi w kampera i gdzieś tam sobie one life robią, bo też mi się wydaje, że taka, kurczę, wolność i spokój i taka, no fajnie ten one life, ale dobra, to tak odbiegam, odbiegłem mocno od tematu. Będzie i to na tym kanale, te trasy też będą, bo ja cały czas będę jeździł, oczywiście trasy też będą, ale w większości, chciałbym, żeby tak było, ale to będzie pewnie trudne do osiągnięcia. Mam nadzieję, że będzie dużo o stricte ciężarówkach. Kolejny odcinek z warsztatu nie będzie na pewno, bo mamy 2 tygodnie jeszcze do tych odcinków, pewnie z 2-3 chciałbym wypuścić takie zwykłe gadanie i jeżdżenie. Zobaczymy, może już w Magnolie obejrzymy po naprawach, może akurat się uda, także jakoś tam finalny etap składania nakręcę.
ale no już w lutym pewnie odcinki z warsztatu się pojawią, jakieś tam przygotowania i tak dalej, tak? Bo szczerze, nawet nie wiem, od czego zacząć. No nie mówcie, że trzeci pociąg pod rząd jedzie, bo już mi się wydaje, że słyszę semafory. Nawet nie wiem, od czego zacząć. Już mam wykminione, jak stoły warsztatowe, trzeba jakieś narzędzia jeszcze kupować. I wszystko pomału, oczywiście wszystko pomału, bo nie, to nie będzie tak, bo nas na to nie stać, żeby nagle mieć wszystkie narzędzia, komputery, szmery, bajery, bo do tego to jeszcze długa droga. No ale działamy i do następnego. No i jeszcze raz proszę o pomoc w rozwoju kanału.